Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Lechu. Zapraszam do gry XCOM 2 z dodatkami. Gramy dalej kampanię. Co prawda jesteśmy już coraz bliżej końca, ale coś nieco jeszcze zostało, więc serdecznie zapraszam i zobaczmy, co też teraz dalej będzie nam tu się działo. Tak, tutaj ostatnio. Tak, ostatnio zniszczyłem placówkę, czyli projekt Avatar dostał po tyłku, już teraz tak dość mocno, by można było powiedzieć. Ja też, niepotrzebna mi budowa, za to muszę szybciej leczyć ludzi. Widzę, że tutaj specjalnie nie mam chwilowo co zbierać. Mógłbym coś nieco pobudować i robić jeszcze z zasobami, ale na razie nie jest to aż takie potrzebne. Co my tu mamy? Mroczne wydarzenie. Wszyscy żołnierze Adwentu mogą po śmierci wrócić do życia psenicznej zombie. No spoko, to troszeczkę nabiera, dodaje tutaj smaczku, dla takie zombie nie są aż takie straszne. Przynajmniej nie potrafią strzelać ani rzucać granatów, co jest fajne. No dobra, no to czekamy. Mamy zrzut zasobów. Super. No i teraz tych zasobów już mamy naprawdę dużo. Tutaj mamy już wybrańców z głowy. Jakieś nowe mroczne wydarzenie. Wszyscy żołnierze Adwentu są całkowicie odporni na takie efekty środowiskowe jak trucizna, ogień i lód. No, nie bardzo mi to pasuje. Cała reszta może być. No, ale to będę się starał w miarę możliwości usunąć, bo będzie mi to przeszkadzać tutaj. To się jednak przydaje od czasu do czasu. Nie, ja se zostawię tutaj wszystko tak jak jest. Zasoby dostałem, no tych zasobów jest naprawdę dużo. Do rozbudowy już nie mam nic. Muszę teraz czekać, aż projekt sekcja zwłok awatara tutaj się nam pójdzie dalej, że tak powiem. Tutaj oczywiście szkolenia wciąż trwają. Czym więcej gotowych żołnierzy, tym lepiej. Tutaj jeszcze mamy parę więzi do nawiązania. Najpierw muszę poczekać, aż jedna więź zostanie dokończona. Tak jest, kontynuuj szkolenie. Czyżbym pusto? O proszę, no to już wiem, na co wydam trochę zasobów. Mimo wszystko rekrutuj. Tak, rekrutuj, weźmy sobie tutaj jakiegoś typa na szkolenie. Dajmy na to, bo jest tu jakiś Polak, który tak w miarę jeszcze fajnie by wyglądał. No tutaj z tego co widzę, niektóre twarze są straszne. No niestety. A może w sumie Oskar. Niech będzie z takim hełmem, chociaż nie, może kowboja. Kowbojkę? Chwila. Zobaczmy. Straszne bryle. Nie mówię. O, może być. Ten wygląda bardzo sympatycznie. Może być, dlaczego nie? Damy go tu. Szkoda miejsca. Proszę bardzo. Niech się szkoli. Niech się uczy. Przyspieszamy czas. Może nam zaraz wypaść jakaś. O, mamy tutaj połączenie. Wiadomość od ruchu oporu. Dobra, pokaż misję. No, doktor nowy, to by się nawet przydał. Uratuj VIP-a z pojazdu Advent. No i fajnie. Dlaczego nie? Tylko, że to jest technik. No, trochę szkoda, że technik, no ale dobra. Liczymy na to, że badania by trochę mi przyspieszyły, ale ruszymy na to. Myślę, że warto mimo wszystko. Postaramy się zrobić to szybko. Co my tu mamy do wyboru?
Tutaj chłopaki niech sobie odpoczną, bo widzę, że zmęczeni walką, nie ma co ich brać. Weźmy sobie kogoś innego na ich miejsce w takim razie. Podszkolmy jeszcze gości, którzy nie są aż takimi dobrymi. Mamy tutaj tak 14-15 do pary. Kto tu jest 14-15? Proszę bardzo. No może być. Może być. Niech będzie. Sobie jeszcze weźmiemy co najmniej jednego agenta. Czemu nie? Może być. I co najmniej jednego snajpera potrzebuję na tą misję, na specjalny sprzęt. Więc jakiś snajper może zaraz mi się tutaj objawi, chętny do pomocy. Kurczę, wszyscy mają parę, trochę pechowo. Nie mogę wziąć pary, bo mam tylko jeden kombinezon, dlatego, no ale jakiś taki. Tu weźmiemy 5-6, dobra, niech będzie, ale nie, bo on jest zmęczony. Nie. Odpadam ten przydział. Niech on sobie lepiej dychnie. Oni chyba są razem, co? Nie są razem. To dobrze. Tu jest zmęczenie 3 dni, ale tutaj nie ma zmęczenia. Z kim ty tam razem jesteś? 20-21. Usuniemy jednego z parka w takim razie. Tego mocniejszego może. I weźmiemy sobie do pary. Moment. Jeszcze raz proszę. Z kim ty tu masz parę? 20-21. Zaraz znajdziemy parę. O proszę, już jest. Bardzo ładnie. Pasuje idealnie do moich planów. Dobra, no to udostępniamy przedmioty, udostępniamy sobie broń, udostępniamy sobie pancerze. No i robimy konkretne zmiany. Oczywiście snajper w pierwszej kolejności. Tutaj jeden z najlepszych pancerzy, jedna z najlepszych snajperek. Do tego pistolet, który może się przydać, niekoniecznie musi. I do tego oczywiście przeciwpancerne. Dlaczego by nie? Teraz może parę uzbroimy w coś podobnego. Tutaj pancerz spoko, pancerz może się przydać. Mamy tutaj dość dobrą broń. Tutaj jest ok, tu jest dobrze. Tu oczywiście nie może zostać przejęty przez wroga, bo byłaby to niezła rzeźnia. Dobrze, teraz tutaj. Zmiana pancerza na pewno. Zmiana broni. Spoko. To zostawiamy. Chociaż drugi... Nie, dobra. Zostawiamy. Osłona. Może być. I jeszcze tutaj. Pancerz. Oczywiście jakaś dobra broń tutaj nie. Tutaj przyda się oczywiście jedna apteczka. Na wszelki wypadek, jakby jednak trzeba było kogoś podleczyć. No i oczywiście ostatni kandydat do misji. Pancerz damy ten, bo może trzeba będzie coś rozwalić. Tutaj damy to, tutaj damy jakieś przeciwpiechotne. O proszę, raz, a tutaj damy, a może zamrażające, mogą się przydać, granat zamrażający, więc wszyscy są ubrani, gotowi, no to lecimy, szkoda czasu. Uratujemy sobie VIP-a, na badania niestety trzeba jeszcze trochę poczekać, ale to... Już nie powinno
Nie powinien to być problem. Za niedługo wszystko się wyjaśni. Co też te badania jeszcze mogą nam dostarczyć jakichś informacji? Odprawa i lecimy z koksem. Secure the area and clear out anyone who stands in your way. Menace 1-5, we have a confirmed location for the VIP. Move to rendezvous. Eliminate all hostile contacts. Dobra, tam mamy ewakuację. Squad concealment active. Dobra, no to lecimy. Tym razem nie mam kogo, nie mam tu żadnego. O, właśnie. Zupełnie zapomniałem, że nie będę miał tutaj żadnego infiltratora, ale to nie problem. Podoba mi się to w robotach, że mają kakane, że tak powiem. Całkiem ładnie. Jest czysto, można spokojnie zajmować pozycję. Resztę puszczę dołem. Na razie. Byleby blisko siebie byli, będzie gitara. Tutaj. Na razie. Nie potrzebuję warty. Super jest ten pancerz. Działa zupełnie tak jak u robota. No dobra. To zwiedzamy dalej. Jak na razie brak aktywności wroga. Dalej tak czysto. No dobra. Dziwny jest ten świat, ale nie widać nikogo. No to posunę się trochę dalej, ale jeszcze nie teraz. Tutaj gdzieś było. A, przeskoczyłem niechcący. Dobra. No dobra. Sprawdźmy teren. Czysto. Jestem zaskoczony. No okej. Heading to that location. Czysto to czysto. Copy that. Dziwne, dziwne. Brak aktywności wroga. Niesamowite. Na wszelki wypadek. Zrobię jedną wartę. Dalej nic nie słyszę. Bardzo dziwna misja. Parti.
L'ennemi est en train de bouger. No proszę, w końcu coś znalazłem. W końcu jakiegoś wroga. Tam, dostrzegłem, ale już mi zniknął. No trudno. Dobra, zabezpieczamy w takim razie teren, bo nie wiadomo kiedy zaczną się ruszać chłopaki. Nie chciałbym się nagle wpakować tutaj pod ostrzał jakiś niebezpieczny. Pusto. Na razie warta. Już teraz zabezpieczam pozycję, żeby w razie czego móc reagować. W dziwnym miejscu rozstawiony jest wróg. Na pewno jeszcze coś, jakieś posiłki przybędą. Na razie tury mi nie lecą, więc mogę spokojnie się nie spieszyć. Kto tu będzie hakował? A myślę, że spokojnie. Dam radę. Zaraz zostanę odkryty. Ale jestem na to gotowy w 100%, więc nie ma problemu. Tak czułem, że nie będzie to łatwe hakowanie. Całe szczęście pierwszy był tak jakby darmowy, można powiedzieć. Menace 1-5 status confirmed. VIP is in tow. Proceed to the extraction point. We're in their sights. Dobra. Na razie się nim nie ruszę. On the move. Overwatch. Niech osłaniają sobie tutaj zadki. Moving on target location. On overwatch. Powolutku i do przodu. Nie ma co specjalnie się spieszyć. No i pierwszy. Mamy niespodziankę. Niestety. Spudłowałem na dzień dobry. A, dwa pudła. No to pięknie. No, dwa pudła to nie jest dobry wynik. Zwłaszcza, że... No, ale to żaden problem w sumie. Dominacja. Weźmy sobie szpiega. Dlaczego nie? Dobra. Spróbujmy serię. La cible est morte. C'est obligé. 1-0. Dwa zero. Pięknie, pięknie. No to jeszcze warta na koniec. Teraz to już bez problemu. Warta. Teraz mamy VIP-a.
Nie będę ryzykował. VIP-a, od razu ewakuacja. Nie ma tutaj na co czekać. Jeszcze mi coś wylezie z nienacka. O właśnie. Coś wylezie. I to dużego. Chodźcie, chłopcze. Niestety pudło. Jeszcze dodatkowo tutaj wzywają posiłki. Przeładowanko. Witam. Piękny damage. Przeciwpancerny ładnie wpadły. Pora na przeciążenie. Ale zanim ruszę z przeciążenia, to jeszcze tutaj sobie holografię nabiję. Żeby zwiększyć celność. Zobaczmy. No nawet trafię. A to spoko. Wykończmy tego typa. Pięknie. Pięknie, szybko i na temat. Zobaczmy, czy nie ma was tam więcej. No, nawet trafił. Nieźle, nieźle. Gratulacje. Gdzie tu się ustawić? A, w sumie. Karta. Warta. Gdzie tu będą posiłki? Posiłki będą z tej strony. Dobra. Tu już posprzątane. Pięknie. No i oczywiście warta. O, lecą chłopaki. Troszkę spóźnieni, ale zawsze. No proszę. Nawet niezła ekipa. Bym powiedział. Piękny strzał. 1-0. No tu niestety pudło. Jedno zombie już stało. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj teraz wygląda. Przycelujemy sobie tego, żeby tarczy nie było. Pięknie. Gdzie zombie, to niech gra kombi. Żegnam zombie. Dobra, darmówka.
Niech tu się jeszcze chłopaki trochę. A w sumie. Nie ma na co wydać, to wydamy dominację, dlaczego nie? Będzie spokój. Spoko. Mogę resztą zmierzać powolutku do ewakuacji. No to tak, tutaj szybki ruch, ale nie mogę się jeszcze ewakuować, bo wtedy... A, chłopaki się obudzili, błąd. Ale to nic. Nie przeszkadza. Jak tu teraz... W ogóle zmieńmy pozycję. Myślę tylko gdzie? Chyba tu będzie najlepiej. Cześć chłopcy. Jak leci? Najpierw tego starczą. 5. Pięknie. No to chodziło. Teraz tego, co tu jest tak fajnie wystawiony. No, klasa. Tego nie ściągnę, ma za dużo życia. Ale przynajmniej postrzelę. Elegancko. Tutaj teraz co by tutaj można było zrobić? Zobaczmy. Czy to wystarczy? Nie wystarczy. Oni zawsze mieli problemy z celnością. Myślę teraz, jak to... Dobra, spodejdę. Nie mam daleko. Bo mi się tu schował to. No, kurczę, pudło. Nie dojdę. Zostało nas tylko dwóch. Dobra, na razie warto. Muszę dać koniec tury. Jakoś to przeżyję. Ciekawe, na kogo się rzuci. Daję mu więcej celów. Może. A, niestety, miał farta chłopak. Został na jednym życiu. A, teraz to już pikuś. Darmówka. Odstrzał. Jakoś za dużo nie zrobił chłop. I dobrze. Czyli tak. Ewakuujemy się stąd. Nie ma tu już czego szukać. Zadanie wykonane. Wszystkich najpierw ruszę się na punkt ewakuacji. Dopiero później będę ewakuować.
na końcu znikają. Gdzie go ustawić? A niech się stoi tu, gdzie jest. Dam im wartę. Temu też. Tylko ten granat wyrzuć na wszelki wypadek. Gdzieś, ja wiem, w mało istotne miejsce, na przykład tutaj. Żebyś nie zechciał nim rzucić od tak. Dobra. Tutaj teraz ruch na ewakuację. Tutaj sobie... Aha, jedna tura. Jedna tura. Jedną turę będę musiał poczekać. Pech trochę, ale to nic. Damy sobie tutaj wartę. To tu jeszcze może mieć wartę. To włączymy. Dlaczego nie? Ewakuacja w następnej turze. Już, nie ma problemu. Koniec tury, tak. Hostile interceptors are inbound on your current position. Firebrand has a limited window to provide extraction. No wiem. Dobra, pięknie. Tym dwóm od razu dam wartę, żeby sobie stąd nie poszli za daleko. To tak. Pani już podziękujemy, nie wraca do domu. Szybko, prosto i przyjemnie, można by rzec. Pani też. Dobrze. Robot. Spark, disengaging. Ciężki. No i zostało tylko dwóch. Ten się uwolnił z kontroli i tutaj też się uwolni z kontroli, ale to już nie będzie miało wpływu. Pięknie. Bezbłędnie, ale zrobimy. Dlaczego nie? No, mamy troszeczkę propagandy, jak zwykle. Super. Executed to the highest standards. Excellent work, Commander. Mamy awansik. A tu zawsze dawałem. Tu, tutaj też awans. Dlaczego nie? Ona prawa jest super. Auto naprawa zawsze się przydawała. Trochę się zmęczyli, ale mieli ręce pełne roboty, że tak powiem, więc nie ma się co dziwić. Tutaj jeden, dobra. Tutaj też myślę, gdzie go przydzielić. Nie, tutaj nie. Tutaj też nie, tutaj nie. Tutaj nie ma opcji. No cóż, zostaję chwilowo bezrobotny. Nie mam co mu dać do roboty, więc niech sobie odpocznie, chłop. Nie. Ja sobie wolę wrócić do leczenia szybciej, bo to zmęczenie też szybciej leczy. Więc sobie tutaj
O, fajnie. Nowy pocisk, szpon. Fajnie, fajnie. Czyli co? Aha, już jest kolejny projekt. No dobrze. Jeszcze nie całą amunicję udało mi się wynaleźć, ale to drobiazg. There were some casualties during that last covert action, Commander. But our troops will all recover after some well. Dobra, mamy tutaj co prawda rannych. Zaraz zobaczymy. Przydałby się jeszcze jeden badacz. Ale nie ma. Szkoda. Modele balistyczne. Nie, nie, to już mi się nie przyda na pewno. Doskonałe ulepszenie broni albo doskonałe ulepszenie żołnierza. Dobra, to może. Punkty zdolności. Tak, myślę, że tak będzie jednak najlepiej. Tutaj damy. Niech idzie. Jeszcze kogoś do pomocy. O, łowcę może. Czemu nie? Super. Tu widziałem, że centrum szkoleniowe mi się zwolniło. To dobrze, bo mam tutaj troszeczkę, jak widzicie, wszędzie dwójka. Dobra, no to może 5-6. Mocniej nie więźni, niech sobie idą. No i czekamy na te badania. O, są. Super. Agreed. We must inform the commander immediately. Go right ahead. Commander? Central? The Shadow Chamber has completed its analysis of the Avatar's DNA. It has identified the genetic sequence necessary to travel through the Psionic Gate. Perfect. We can finally shut this Avatar project down for good. However, the gate requires more than a mere transmission of genetic data. The sequence has to be part of a live subject. The key only works in lockstep with the signal. We don't have time to find another one of those things, let alone capture it. No. That part we can handle. We make our own. You're serious? Quite. Though the specimen before us is damaged beyond repair, it has provided us with its complete genetic blueprint. We already possess an unaltered Avatar template from the Forge facility. That combined with the genetic material we recovered at the Black Site should allow us to replicate the procedure here. So, what's the catch? Yes, that. Without an Elder consciousness driving it, the new Avatar would remain as lifeless as the one before us. While I can develop its body, I cannot create the mind to drive it. But I can, in a way. By manipulating the new Avatar, via the psionic network. You want to operate one of these things by remote control? Not exactly. And definitely not me. Interfacing directly with their network would cause severe, if not fatal, trauma to an unprepared central nervous system. As it stands, we only know of one individual who has survived that kind of ordeal. That was different. The stasis suit created the perfect interface to the network, one tailored to your specific biology, Commander. Of any human candidate, you are the most likely to survive the connection. Most likely is not good enough, Doctor. It is the only answer I can give you, and our only option to traverse the alien portal. We need to come up with a game plan before we charge through the enemy's front door. Which will give you some time to think about this, Commander. Mm-hmm. No i proszę. Mamy tutaj parę odpowiedzi. Beyond anything we have ever seen. And yet somehow,
Our troops once again prevailed. Brak badań. Yes, Commander. Tutaj mamy jeszcze. I will begin our research immediately. Dobra. Tak, co by teraz? Priority message for the commander coming through on a secure channel, sir. On screen. Sir, it's coming from the Advent Network Tower. You heard me. He's taking a big risk contacting us like this. Hello, Commander. You and your crew are to be commended. Your efforts in rebuilding the Resistance Network and uncovering the truth about the Avatar Project have been admirable. I only wish I had better news to report. When does he ever? Advent is not taking the death of an elder lightly, and in turn have greatly accelerated the final stages of their Avatar project. A plan is now in place for the rapid processing of all non-essential human life to begin immediately. Very soon, Advent's speaker will announce a breakthrough in gene therapy. A final treatment for the human condition. Billions will flock to gene therapy clinics across the globe. They will never return. I have managed to secure tactical data and access codes to the Advent Network Tower. The speaker's address will be broadcast live to a global audience via this facility. The whole of Advent's network will be listening. It is this hubris that we must use against them. The information I am sending you should allow Dr. Tigan and Chief Engineer Shen to take control of the transmission and disrupt their entire network from within. Though my hope is that this disruption will confuse the enemy's forces long enough to allow your final assault a chance of success, I ask one more thing of you. Take what you have learned. Let the world know what is happening here. Wake them up. Broadcast the truth. Before there is no one left to listen. It seems we are both out of time. Farewell, Commander. New objective added. No i pięknie. Dobra, to lecimy na to. It looks like we've got our work cut out for us, Commander. Lecimy na tą misję. We have the target site locked in, Commander. This is our chance to strike at Advent's heart. Once we control the network tower, we can finally show the world what the aliens are doing. There's no turning back after this. Stać nas na wszystko bez problemu. To lecimy na tą misję. Commander, once we move on the Advent network tower, it's all or nothing. We won't have time to advance our research or deal with the wounded. We should only deploy once we're fully prepared. Zatrzymane żołnierze wysłani na tajne operacje będą niedostępni. Tak, myślę, że bez problemu. Damy sobie radę. We'll need to streamline this operation, Commander. That means sending in fewer personnel than we typically would deploy. If we're going to infiltrate the Advent Network Tower, we'll have to use a smaller squad. Try to draw less attention to ourselves than we already do. Zostaję. Teraz potrzebuję 20-21 do pomocy. Tutaj. Gdzie to jest? Agent przy idealnie. Trochę zmęczony, ale myślę, że jeszcze da radę. Tutaj na tą misję.
I tutaj sobie jeszcze weźmiemy. Ja bym sobie wziął żniwiarza na wszelki wypadek. Niech idzie Elena, co prawda bez dodatkowego, bez partnera, ale to nic nie szkodzi. Przemyślę, czy wziąć przeciwpancerne, czy wymienić to na szpon. Dobra, ja zostaję przy przeciwpancernych jednak. Dobra, no to jesteśmy gotowi. Lecimy. Rozpoczynamy misję. No. Commander, it's time we put Advent down for the count. This will be a two-pronged assault. First, we hack the heart of the Advent Tower and disrupt their network before the speaker finishes his latest broadcast. Shen's cooking up a little surprise for them that should more than get their attention. With Advent in an uproar, we'll access the portal and take the fight to their front door. All goes well, they won't even see us coming. It's risky, but it's the best shot we'll get. Ile ukryć wpadło. Dobra. Okej. Dobra, na razie mamy czysto. A skoro mamy czysto, to... Nie ma co szarżować. Dajecie. Dobra, dalej szukamy sobie przeciwników. Brak. Ciekawe. You can never escape my sight. Mamy pierwszych. Się zastanawiam, czy jakbym się cofnął, to bym widział tego tam. Może. Saul. Nie? No nic, trudno, na razie bez szaleństw. Spokojnie. No, widzę, mogę spokojnie się już odkryć. Dobra, tylko nie byłoby bezpiecznie tutaj. A czy z drugiej strony? Zobaczmy serią. Piękny strzał. Elegancko. La fissure, j'ai eu la cible. No i pięknie, o to chodziło. Najpierw się troszkę rozejrzymy. I'm on the... You will never hide from me. No trochę was tu jest. Wciąż mogę strzelać, choć na bardzo odległe. No, czemu nie? Spróbujmy.
Trochę się rozruszajmy. Przeładunek. No, może być tu masakra. Zobaczymy. Ten strzał był trochę słaby. Jak mam być szczery? Dobra, na razie go tam. Boję się, że zostanę odkryty. Trochę mi to nie pasuje. Zwłaszcza, że nie zabiję. Zróbmy tak na razie. Niedobrze. Dałem się odkryć. Słabo. Nie sądziłem, że ma taki zasięg. No trudno. Jakieś rany muszą być. Tak czy siak zostałem odkryty. Nie fajnie. Bomba pszeniczna, pięknie. No place for you to go now. Dobra. Szkoda, że nie mam już serii. Chciałbym zdominować tego wielkiego grubaska. Tylko pytanie, jak go zobaczyć? O właśnie, ciebie potrzebuję. O to chodziło. Nic nie szkodzi. Musiał wycofać albo i nie. Nie, jednak się muszę wycofać. Dobra. Błąd w sztuce, ale to nic. Drobiazg. Ciebie się pozbędę. Chyba. Piękny strzał. Bomba kwasowa. Zapomniałem, że oni mają odporność. No nic, trudno. Zdarza się.
Zostawiłem chyba bika, więc luz. Trochę pancerza jest, więc zanim mnie tu ściągną, trochę minie. Nie od razu raczej padnę, nawet jeśli będą trafiać krytykami. Więc nie ma problemu, tak naprawdę. Unik draśnięcia. Nieładnie. Pytanie, czy trafiam swojego też? Nie. Bardzo nie trafiam swojego, więc git. Tak już mam z głowy. Fajnie, fajnie. Ruszaj, chłopcze. Pudło, nie szkodzi. Porażki się zdarzają. Teraz mogę postrzelać oficjalnie bez ukrycia. Dobra, pięknie. Na razie nie warto. Sobie przeładuję. Mam już szpiega, który będzie szedł przodem, więc nie ma co tutaj narzekać. Działko. No, działko to nie problem. Ładnie. Przeładunek. Sobie myślę, gdzie się tu teraz kopsnąć, ale chyba już wiem. A to dopiero w następnej turze. Na razie dam tylko wartę. That's one of their transmitters. They didn't put a whole lot of effort into disguising the alien tech involved. Spoko. The design may be a function of the network itself. The amount of psionic energy filtered through that system is beyond measure. To zwykła warta, skoro nie widzę. Whatever you say. No i warta. On Overwatch. No nie wiem, on chyba warty użył. Dziwne to działko, co mnie postrzelało. No to je zepsułem. W takim razie... Warta. Warta. Pora się stąd ewakuować.
Nie chciałbym wpaść w jakąś nieprzyjemną zasadzkę, więc bezpiecznie będzie tutaj się podskoczyć. No i warto. Dobra. Zobaczmy, co mnie czeka za drzwiami. Ten to sobie tutaj robi przejścia. Sprawdźmy, czy tutaj jest czysto. O, tak myślałem, że raczej nie będzie. Kodeksy. No i dobra. Nie ma jak trafienie krytyczne. Jednego kodeksa już zabrakło wśród nas. Warta. Pięknie. I się przewrócił. Dostał obrażenia psioniczne za używanie psioniki na moich ludziach. Mi to odpowiada. Przeładowanie. To będzie darmówka. Dobra. Nie ma się co spieszyć za bardzo. Ciekawe, czy go trafię. Nawet krytycznie. I się zmęczył chłop. Bardzo dobrze. Dobra. Bum. No dobrze. To jest najbliżej. Zobaczmy, czy nie ma niespodzianek z drugiej strony. Mogłyby być jakieś niespodziewanki. Ale chyba jest pusto. To dobrze. Zróbmy sobie przeładunek. Czemu nie? No dobra. Hakowanko na 50%.
O kurczę. Słabo. Status confirmed. We have control of the network tower. The signal is going out. No i pięknie. Elegancko. Udało się bez problemów. Kontynuacja. Meeting limited resistance. Well done, Doctor. Yes, it would appear the feedback pulse is having the intended effect. Shen, status. Did it work? Advent assures us this breakthrough will be available to all citizens immediately. We go live to the speaker for more. Fellow citizens, for 20 years we have put our trust in Advent, in the elders, because we believed a better future is possible for all. Today, that trust, that belief, has been rewarded. Advent peacekeeping forces are traveling across the world, carrying the greatest gift from the Elder. A revolutionary gene therapy, yes, but so much more. This is an end to disease, to decay, to pain. The beginnings of a new tomorrow, available to all of us today. Truly, humanity finally takes its rightful place amongst the stars. No i się zaczęło. I'm glad to see that our cooperation with the resistance factions is going so well, Commander. Their soldiers seem to be a big help around here. No i super. Ja myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam, że byliście, że oglądaliście. Zapraszam na kolejny odcinek, który pewnie pojawi się niedługo. Nie wiem, czy to nie będzie już ostatni. Być może tak, być może nie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ale wszystkiego dowiemy się w swoim czasie, więc trzymajcie się na razie. Cześć. We need to be prepared to throw everything we've got at him.